opuszczamy na krótko Nur Sultan, by dotrzeć do miejscowości Akmol, dawniej Malinowka. Jest tu muzeum poświęcone pamięci kobiet zesłanych do założonego w tym miejscu obozu pracy Alżir. W takich wagonach przewożono zesłane kobiety. W jednym wagonie umieszczano 70 osób. Łagier Alżir funkcjonował w latach 1937-1953. Wśród kobiet wielu narodowości były również Polki. Łuk smutku. Budynek muzeum. Są w nim eksponowane dokumenty dotyczące nie tylko łagru Alżir. Był to bardzo specyficzny gułag. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, zsyłano do niego żony, matki, siostry i córki osób uważanych za zdrajców ojczyzny, czyli Związku Radzieckiego. Wśród więzionych tu osób znalazła się m.in. matka Maji Plisieckiej i matka Bułata Okudżawy. Tablica prezentująca straty ludności kazachskiej w wyniku różnorodnych działań i wydarzeń. W okresie od XVIII do XX wieku wyniosły one 6 600 000 ludzi. Pierwsze wydanie gazety kazachskiej pisanej alfabetem arabskim. Ilustracja sposobu prowadzenia przesłuchań. Kobiety sadzano na wysokim taborecie, tak by nie mogły się oprzeć i dotknąć stopami podłogi. W ten sposób przetrzymywano je przez kilkanaście godzin. W łagrze więziono kobiety aż 62 narodowości, w tym także Polki. Matka Mai Plisieckiej, słynnej prima balleriny. Obozowe dzieci. Wiele z nich było następstwem gwałtów, których dopuszczali się strażnicy. Na tablicach znajdujących się za budynkiem muzeum umieszczono 17 000 nazwisk kobiet, które były więzione w gułagu Alżir. Przed muzeum umieszczono dwie rzeźby. Pierwsza przedstawia mężczyznę i jest zatytułowana Rozpacz i zniechęcenie. Druga przedstawia kobietę i jest zatytułowana Walka i nadzieja.